Rozdział drugi. Żaden byt nie jest w przeciwieństwie z Bogiem, bo tego, który doskonale i zawsze jest, czymś różnym całkowicie jest tylko niebyt. To musi być zaznaczone, iżby znać ktoś, gdy mowa jest o aniołach, odstępcach, nie pomyślał, że oni mogli mieć naturę jakąś inną, z innego jakoby pierwiastka pochodzącą i że twórcą ich natury nie był Bóg. O tyle każdy od tego błędu bezbożnego dalszy i czystszy będzie, o ile baczniej potrafi wniknąć w to, co Bóg przez anioła powiedział, gdy wysłał Mojżesza do synów izraelskich. Jam jest, którym jest. Skoro bowiem Bóg jest najdoskonalszym bytem, czyli najdoskonalej jest i dlatego niezmienny jest, więc też i rzeczom z niczego przez siebie stworzonym dał byt, chociaż nie byt najdoskonalszy, jakim sam jest. Jednym stworzeniom dał go więcej, innym mniej i w ten sposób przez pewne stopnie uporządkował natury różnych bytów, jak od tego czegoś, co jest rozumem, nazywa się rozumienie, mądrość, tak też od tego czegoś, co jest bytnością, esse, nazywa się byt, esencja. Jest to wyraz nowy, nieużywany przez dawnych pisarzy łacińskich, ale już używany za naszych czasów, aby też i naszemu językowi nie brakło tego, że Grecy nazywają ausia, to słówko wyciśnięte jest ze słowa esse, stąd nazywa się esencja. Dlatego też tej naturze, która najdoskonale jest i która zdziałała, iż wszystko, co jest, jest, tej naturze, powtarzam, przeciwstawna może być tylko taka, która nie jest. Temu czemuś bowiem, co jest, przeciwne jest nie być. Dlatego też Bogu, czyli najdoskonalszemu bytowi i twórcy wszystkich jakichkolwiek bytów, nie jest przeciwstawny żaden byt.